Dlaczego zostałaś aktorką? Bo stało się to dosyć wcześnie. Dosyć wcześnie i dosyć niespodziewanie. No właśnie, bo jak nastolatka może wiedzieć, czego chce w życiu, mając 17 lat? No kompletnie nie może wiedzieć. Ja chodziłam do szkoły muzycznej w Łodzi, gdzie byłam instrumentalistką, bo grałam na flecie i fortepianie. Troszkę potrzebowałam czegoś innego. Mogłam, ale też nawet w szkole szukałam innych pasji. Uwielbiałam angielski, uwielbiałam chemię. Także bardziej myślałam, że może w tym kierunku potem aktor, pójdę. Chemia. Ale miałam taki czas. W pewnym momencie pojawiła się w Łodzi szkoła muzykalowa, do której poszłam, bo też właśnie chciałam tańczyć, chciałam śpiewać, szukałam też swojej drogi w tym kierunku i okazało się, że jest organizowany casting do Upiora w Operze w warszawskiej Romie.